Panie i panowie, ladies and gentlemen, żurom, heja, round two. Witaj bydlaku, bo skoro tak do mnie mówisz, to ja mogę mówić tak do ciebie. Jestem i nie przestraszyłem się twojego disu, bo spodziewałem się czegoś więcej od człowieka, który rymuje ponad 15 lat i wydał tyle płyt. Wiem, że startuję z przegranej pozycji, bo nie jestem tyle lat na scenie. Ciągle nad sobą pracuję, jednak nikt nie będzie mi mówić, co mam robić. A zakopać to sobie możesz Charlie'ego, to ci wyjdzie i wszystkim na dobre. Peja, krzyłem twoje słowa na gardę. Te punchline'y po 15 latach są zbyt łatwe. Rundę przetrwałem, kolejna należy do mnie. Knockout? O tym możesz zapomnieć. Bydlakiem nie nazywasz, poszukaj go w lustrze. Masz się za sportowca, napakowany sztucznie. Jakieś tiki nerwowe i ciągle spięty. Ryśku, to od koksu czy od fety? Twoje słowa wziąłem na płytę, to fakt. Teraz żałuję. Tak, ty mnie nie szanujesz, ja ciebie już też. Przekręcasz fakty, dobrze o tym wiesz. Tak. Tak. Round 3. Mówię co myślę i dlatego mam jaja. Nie porównuj mnie do Mezia, to zwykła faja. Wielu myśli o tobie podobnie, ale nie powie tego na głos, bo znaliby się w spodnie. Ja przynajmniej mam odwagę i na to kładę, że masz przewagę, dalej z tobą jadę. To mój rap, mój hardkorowy styl, więc zamknij ryj. Mogę mówić to co chcę, sam stwierdzę co jest dobre, a co złe. Zaatakowałeś mnie, he? A mało się znamy, jedynie w biznesach nasze drogi się skrzyżowały. Chcesz faktów, to poniżej je usłyszysz. Twoi pani, ulica cię z nich rozliczy. Bo nie jesteś taki krystaliczny, na jakiego pozujesz. Rozumiesz to? Czy tego co mówię, nie pojmujesz? Round 4. Szacunek ludzi ulicy, chyba tylko z Poznania. Wymyśliłeś sobie hasło do zarabiania. Bandanki porobiłeś i kto je założy? Dzieci? Peja! Wyrzuć je do śmieci. Mojej płyty pierwszej nie ma w sklepach. Fakt! Fonografika je zablokowała po złości. Tak! Cawa okazał się frajerem. Masz go za wspólnika, zadaje się ze zwykłym serem. Nie nawijam 15 lat jak ty. Posłuchaj swoich pierwszych płyt. To był rap? To był lejący się shit. Dużo lepiej nawijam na dwóch swoich. I PPPP, a co cię boli? Koncert do Stanów, prosta sprawa, na tym się zarabia. Inne koncerty były i każdy zadowolony. Tylko biedny Ryszard znów pokrzywdzony. To była moja dola, nie twoja. Pomyślałem, że polecimy razem i na tym zarobimy. Więc nie rób zdziwionej miny. Tak, wziąłem na szybko zaliczkę. Twoje dalsze zachowanie, przemilczę. Zmieniłeś ustaloną kwotę. Po tym jak dostałeś wizę, zachowałeś się jak... Miało być bez ubliżeń, jest bez ubliżeń. I co buraku, jesteś nadal szczery? Obce ci są dobre maniery. Właśnie tak? Po raz kolejny charakternie. Dostałeś hajs za kawałek, co cię boli na road hip hop. Miał być na niej tylko. Rzuciłeś go potem na swoją płytę szybko. Tak? Zdjęczek popelina i wieśniackie zachowanie. Wszyscy na miejscu tak stwierdzili, to nie tylko moje zdanie. O tamtej sytuacji więcej nie będę mówić, bo sam wiesz jak było. Dzięki mnie spokojnie się to zakończyło. Round 5. W Warszawie podczas promocji płyty. Wszędzie łaska, spóźnienia i ze świtą w busie. Pijany non-stop. Co ma do tego Meditop Glon? Powiedz, a raczej wymyśl co mówiłem na jego temat. Pewno nic, bo fakt kolejny, że go w ogóle nie znam. I to jakaś ściema. Impreza klanu, to ty się nie szanujesz. Weź się zastanów. To wygląda jak narkoman, jest zdjęcia tu karta w necie. Sprawdźcie hejterzy, przecież wszystko najlepiej wiecie. Round 6. Strach w oczach miałem nieraz, ale nie przed tobą. Tylko debile się niczego nie boją. Chcesz się sprawdzić na ringu? Nie ma sprawy. Nie boję się ciebie, zrobię to dla zabawy. Przygotuję się kondycyjnie i sam ci rzucę rękawice. Na razie poćwiczę, bo po sztucznym dopingu jesteś wirażka. Poszła siłka, poszła i maska. Ostatnio jak zauważyłeś, byłem poszukiwany i siedziałem. Jakie życie, taki rap, dlatego o tym rymowałem. Wyrosłem z głupich awantur i bicia się na ulicach. Ciebie może tak, mnie to już nie zachwyca. Więc możesz trzymać mnie za słowo, rozegramy to na ringu, honorowo. Przegram możliwe, jednak nikt nie zarzuci tchórzostwa. A czas pokaże, czy zadaniu sprostam. To moja dla twojego wyzwania, poza rapem riposta.
Round 7. Na koniec, bardzo spokojnie, bez drapania po głowie. To ty masz problem, przemyśl to sobie. Nie moja wina, że byłeś naiwny przez tyle lat. Bach, 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 lecą ciosy, to kolejny fakt. Kozak, Delis i Natkowski na tobie sporo zarobili. Bo byłeś głupi, po prostu cię wypdolili. Z biedy się wyrwałeś, to porady prawnika sobie kup. Inaczej na fonografikę będziesz się żalić znów. Wybrałeś zarabianie poprzez muzykę. To musisz się pogodzić, że tu każdy na każdym zarabia. A nie od paru lat żalisz się do kamer, ciągle o tym gadasz. Następna sprawa, Rafała Grafika. Nie znasz tematu człowieka, to pokrzywdzie swoje sprawy wnikasz. Gadamy normalnie i wszystko mamy ustalone. Więc w tym temacie, no comment. Ja używam argumentów, które nas bezpośrednio dotyczą. Niech słuchacze nasze słowa rozliczą. Na koniec tej rundy jeszcze parę szybkich, lewych, prostych. I na koniec na brodę od dołu, hak. Kończę cię właśnie, tak? Round 8. Byłem poszukiwany, siedziałem i mam problemy z prawem. To o tym nagrywam, więc na szczerość w moim rapie się nie porywaj. Nie pamiętasz już, jak 48 na dołku przesiedziałeś? I o tym rymowałeś, straszną historię nam opowiedziałeś. Na koniec zapowiadany mocny cios na brodę. Byś przysiadł i w trakcie liczenia sobie przemyślał. Sam rymujesz, że masz życie kureckie. Za takie niefortunne porównanie miej do siebie pretensje. Bo ja, tak jak ludzie ulicy, mamy życie, ale ciężkie. And one, and two, and three, and four, and five, and six, and seven, and eight, and nine, and ten, and the winner is Zurob!